Kolejna skocznia Pucharu Świata widzów w Willach. Konkurs numer 12, nie przedłużamy, odpalamy. Blodels. Śnieżnie tutaj mamy. Śnieżne skoki na małej skoczni. No i skok Blodylsa, 91 metrów. Oczywiście pierwsze miejsce. Łukasz. Łukasz, życia nie oszukasz. No i ten skok był fatalny. Jednak chyba jego forma jest na tyle słaba. No zobaczymy. Seba nieźle. Czyli ja. Druga pozycja. No i super skoczek. Ależ zawalił ten drugi skok. Ależ musi być wściekły po tamtym konkursie. Super skoczek. Na razie Blodels tutaj skoczył na odległość, której żaden skoczek nie może tutaj pokonać. Saroka oficjal, zobaczymy, czy zgasi. Zgasi, czy skoczy do 90 metra. I tak, udało się. 92 metry obejmuje prowadzenie. Nixon dziwny. Poprzedni konkurs w ogóle mu nie wyszedł. Teraz takie mocniejsze odbicie z jednej z nóg. Ale odległość tak i tak była dobra. 89,5 metra. Jest to trzecia pozycja. Nie ma źle. Nie ma źle. Mogło być znacznie gorzej. Miłosz musiał. Skoki mamy tutaj coraz lepsze. 88 metrów. I skakuje na miejsce trzecie. Ex-aequo z Nixonem dziwnym. 111,5 punkta obaj panowie. Mister Meduza. No i to jest dobry skok Mistera. 91,5 metra. Jest to miejsce drugie. Strata 2 punktów do Saroki. Grandzior. On akurat lubi na małe skocznie skakać. Mamuty mu nie siadają, ale małe skocznie owszem. No ale chyba nie tym razem. 85 metrów, dopiero 8 pozycja. Andrew. No, Andrew trafił taki wiatr bardziej pod narty. Chociaż tak się wydawało. No, 90 metrów w granicach, 88,5. Czwarta pozycja. Kacper TV. Na małe skocznie nie mamy tutaj jakiegoś zdecydowanego faworyta. Może Tymek. Ależ Kacper teraz nam odleciał. 95 metrów, jest to pierwsza pozycja. Fantastyczny skok Kacpra w pierwszej serii. Baj. Słabo. Bardzo słabo. Guinamo. Numer startowy 13. Spadł o 2 pozycje względem startu w poprzednim konkursie. No jest to 87 metrów, dopiero 10 miejsce. No tu jest ciasno zresztą. Można popatrzeć. Jeden taki skok dobry jak Kacpra i można niesamowicie na tym zyskać. Zobaczymy, co zrobi Michaloko. No Michaloko skok już znacznie słabszy. 82 metry, 13 pozycja. No tu już są naprawdę już bardzo słabe noty. Dawidex. Dawidek za to zyskał na ostatnim konkursie. I skacze ponad 90 metrów. 93 metry, jest to druga pozycja. 2,5 punkta straty do Kacpra. Bartosz Dusza. Też w granicach 90 metrów, 91,5 metra, jest to druga, jest to piąta pozycja, 118,5 punktów. Troszeczkę słabe te noty jak na ten skok, jak na tą odległość, no ale tak już to jest. Przemosek. Pierwsza dziesiątka poprzedniego konkursu Bischofshofen, a teraz skacze w okolicach, w granicy rekordu skoczni. 94 metry, troszeczkę mu brakło, ale jest to druga pozycja. Rekord to 97,5 metra. Także jeszcze troszeczkę brakuje.
To the games. Tu jak 92,5 metra. Czwarta pozycja. Nieźle. Spycha Sarokę na piąte miejsce. No i Kajajek. Nie, trzecie miejsce poprzedniego, w poprzednim konkursie. Teraz będzie ciężko o podium powalczyć. 91,5 metra. Jest to szósta pozycja, no ale jak mówiłem, jest tutaj ciasno, więc jeden dobry skok może pozamiatać. No i zobaczymy, co zrobi Dominik Boss. On potrafi. Udowodnił nam już w tym sezonie, że potrafi odlatywać, no ale czy na małych skoczniach? Nie każdy się dobrze czuje na małych obiektach. 90,5 metra. Świru. O, Świru, tak. 88,5 metra. Dopiero 14 miejsce, 111 punktów. Nawet gorzej. Gorzej Świru od Miłosza i Nixona. Marcin Gawlik. Zobaczymy, co on będzie w stanie tutaj zrobić. Już mamy najlepszą dziesiątkę tego sezonu. 89 metrów, 111 pozycja dopiero. Jazaku, 23 numer startowy. No i ten skok. Daje mu miejsce w pierwszej dziesiątce, 92 punkty, brawo. Szósta pozycja. Łuki, ależ nam odleciał w poprzednim konkursie w Bischofshofen. Czy odleci nam i tutaj? No bynajmniej nie w tym skoku pierwszym. 86,5 metra, dalekie 20 miejsce. No nie może być zadowolony po pierwszej serii. Voldinairo. Co on tutaj zrobi? Nieźle, 91 metrów, 11 miejsce, 117,5 punkta, no ale jednak troszeczkę brakuje. Dymek za dymek, jak mówiłem, jeden z faworytów do zwycięstwa na małej skoczni. No ale ta odległość, 91 metrów, jest to dopiero 9 miejsce, więc będzie ciężko wygrać. Kasper i Przemosek dalej na prowadzeniu, Dawidek z trzeci. No i został nam jeszcze Lipo, który jest czwarty w generalnej klasyfikacji. Odbił się trochę mocniej z jednej z nóg. 90 metrów uzyskał, 92 nawet, ale to jest dopiero 13 pozycja ze względu na styl i na to słabe wyjście z progu z jednej nogi. No ale jeden z lepszych skoków, tylko strasznie nisko oceniony. Nunek. Ostatnie jego konkursy są naprawdę fatalne. Dwa punkty traci do drugiego Miśka. 90,5 metra, dopiero 13 pozycja. A Misiek jest troszeczkę w gazie. Mamy wiatr pod narty, więc delikatny, więc może, no ale Misiek też nie skoczył dobrze. Też to nie był dobry skok, 86 metrów, dopiero 24 miejsce, a więc Nunek się może cieszyć. No i liderka. Marzanna Wołek. Ta przewaga tam nad Miśkiem i Nunkiem nie jest jakaś duża, ale na pewno skacze najlepiej z tej trójki i mamy ósmą pozycję tejże zawodniczki. Tak się przedstawia klasyfikacja po pierwszej serii, gdzie Kacper Divi skoczył na odległość 95 metrów i objął prowadzenie. Przemosek miejsce drugie, Dawidek miejsce trzecie. Stawkę nam zamyka Łukasz, niestety. Blodys, gdzie jest Blodys? Blodys jest dziesiąty, no naprawdę, gościu łapie formę. Łapie formę Blodys. I może być z tego jak najbardziej zadowolony. Druga seria. Łukasz. 60,5 metra, to jest wstyd skakać na tej skoczni. Taką odległość, no ale druga już znacznie lepiej, 89 metrów, co nie zmienia faktu, że on i tak raczej ukończy na ostatnim miejscu, chyba że ktoś nie ustoi swojego skoku. Michał Oko. Oj, to było kapitalne wyjście z progu, Michał Oko.
I to był kapitalny skok. 96 metrów obejmuje prowadzenie zdecydowanie. No i to jest najdłuższy skok konkursu. Bardzo dobrze, Michaloko. Znowu się nam popisał w drugiej serii, tak w poprzednim konkursie. No, Bajowi troszeczkę zabrakło. 87 metrów, druga pozycja dopiero. No i Grandzior, no tutaj ponad 90 metrów trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenia. Mialoko postawił poprzeczkę bardzo wysoko, ale Grandzior chyba się nie przestraszył. 94 metry, pierwsza pozycja, zdecydowanie obejmują prowadzenie. Zdecydowanie, no 4 punkty. Łuki. Czy znowu nam odpali? No chyba nie w tym konkursie. Powinien być trzeci, jest trzeci, 221 punktów, 89,5 metra. Także mogło być lepiej, no ale nie wyszło. Misiek. Zwycięzca poprzedniego sezonu, wicelider tego sezonu i nam teraz odleciał Misiek. 97 metrów, brakło mu 11 cm do pobicia rekordu, do wyrównania rekordu tej skoczni. Pierwsza pozycja, znakomicie. Znakomicie poleciał teraz Misiek. No i jak odpowie na to wszystko Guinamo? O... Zabrakło, wbił największy lager. Siema Biały. Jak tam Białe z twoim internetem? Czy zamierzasz brać udział w następnym wyścigu? Dobrze! Dobry skok Seby. Dobrze, super skoczek. Następnym uczestnikiem. 87 metrów pierwszej serii, ale ta druga, mogło być lepiej, a skoczył identycznie. Wszystkie noty po 17,5, strasznie wyrównany ten skok tego zawodnika. No i siódme miejsce do tego. Świru. Jest w dziesiątce Pucharu Świata widzów, ale jak Świru zobaczy ten konkurs, to na pewno nie będzie mógł być z niego zadowolony. 90,5 metra, czwarta pozycja. Oczywiście ten konkurs, jak i poprzedni, będzie w ramach odcinków na YouTube'a również udostępniony, także możecie sobie go zobaczyć później. A tymczasem Nixon. Ten pan jest wyraźnie bez formy. 88 metrów, siódma pozycja. 223 punkty. Tak w ogóle... Zauważyłem taką tendencję, 231 punktów, 228, 226. Tutaj mamy kilka wyników z rzędu, gdzie nie ma żadnego dopisku pół punkta, czy tam 30. Wszystkie równe punkty, a więc bardzo ciekawie się to poukładało. Miłosz Musiał. Miłosz Musiał. 92,5 metra, trzecie miejsce i równe 230 punktów. Co ciekawe, ja mam dobry... Wiesz co, nie wiem, czy masz taki dobry internet, jak ostatnio widziałem, jak tam masz ile, 70 pingu, to nie jest dobry internet. Przy 70 pingu to tak trochę słabo. Tymczasem Andrew. Ujej, brawo Andrew. 95,5 metra, jest pierwsze miejsce i znowu równa punktacja, 240 punktów. Zobaczymy, co zrobi Marcin Gawlik. 12. konkurs Pucharu Świata powoli zbliża się nam do końca. Skok niezły. 93 metry. Jest to trzecia pozycja Marcina. Misiek zepchnięty na drugie miejsce. W ogóle pominąłem to, tą informację. A tymczasem Dominik Boss. No ale on nie poprawił swojej pozycji. 87 metrów, dopiero 10 miejsce, 223 metry, punkty. No i Lipo.
czwarte miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata widzów, ale ten skok już widać, że będzie słaby i o nic więcej nie powalczy w tym konkursie. 86 punktów, 86 metrów, 25,5 punkta, dopiero ósma pozycja. Nunek, trzecie miejsce w generalce. Jeżeli chce dogonić Miśka, to musi objąć prowadzenie. No i drugi spycha Miśka na trzecią pozycję, 93,5 metra. No i spycha Miśka o punkcik przed Miśkiem, a więc Misiek może stracić to drugie miejsce na rzecz właśnie Nunka. Voltineiro. Właśnie jest tutaj jeszcze Voltiner, który się może włączyć do walki o pozycję wicelidera, no ale tym skokiem niestety się mu to nie uda. 86 metrów, dopiero dalekie 15 miejsce. Blodyls. 10 po pierwszej serii. Może zaliczyć ten konkurs naprawdę do udanych. I utrzymuje swoją 10 pozycję. 92,5 metra, 240,5 punkta. Daje mu prowadzenie w drugiej serii, a więc brawo Blodyls. Widać, że forma zaczyna wzrastać. Bartosz Dusza. Widać, że Blodyls mniej więcej tak jak to było w poprzednim sezonie z Tymkiem. Im bliżej końca sezonu, to im lepiej skakał Tymek. I w tym sezonie Tymek trzymie się w czołówce. Blodyls również słabo zaczął, ale zaczyna się tam od dwóch konkursów coś wspinać wyżej. A tymczasem Tymek. Tymek, który również był 10 po pierwszej serii, bo tam były pozycje ex aequo, ale on skoczył 89 metrów i jest dopiero 6. Mister Meduza. 8 pozycja po pierwszej serii. Ale ten skok mu nie wyszedł. 87 metrów, bardzo niskie noty jak na taki skok. I to jest dopiero 11 pozycja. Przed nami jeszcze został Przemosek, Dawidek, Kacper, Tucek, Saroka, Kajajek, Jazaku i Marzanna, która właśnie rozpoczyna swoją drugą próbę. Dla niej jest to istotny skok, jeżeli chodzi o generalną klasyfikację Pucharu Świata widzów, ale to jest dopiero 10 miejsce, 88 metrów. Dopiero 10 miejsce, a więc jeżeli no najlepsi tutaj nie skoczą dalej, no to Misiek, Nunek przejmie prowadzenie w generalnej klasyfikacji. Tymczasem Kajajek. O ile się nie mylę, to jak i Misiek, tak i Nunek już mieli koszulkę lidera Pucharu Świata w tym sezonie. Nunek na pewno, ale Kajajek 93 metry, jest to pierwsze miejsce. Jazaku, no taki czarny koń tego sezonu, można powiedzieć, Jazaku. Cały czas się trzymie tam w okolicach 6-8 miejsca w generalce. A teraz 90,5 metra, 6 miejsce po pierwszej serii, 6 na razie w drugiej. Trochę brakło. Saroka. 5 numer startowy. Pierwszy skok był niezły, ale drugi znacznie słabszy. No i tylko 76,5 metra, 25 miejsce. Przedostatnia. Łukasz był gorszy. Tucek Games. Wypadł z pierwszej dziesiątki po konkursie z Bischofshofen, ale ten drugi skok był bardzo dobry. 94,5 metra, jest to oczywiście prowadzenie. Najlepsza trójka nam została. Dawidex rozpoczyna. Dawidex, potem Przemosek i Kacper. Dawidex i zabrakło pół punkta. 93,5 metra w drugiej serii. Druga pozycja, brakło mu pół punkta do Tucka. No, czy to wystarczy na podium? Zobaczymy jeszcze, mamy dwóch uczestników. Przemosek, no on nie musi skakać tak daleko jak Dawidex, żeby objąć prowadzenie. Ale nawet nieustany skok. Ojej, 87 metrów, 28, 28 miejsce. I to jest jedyny skok nieustany w tym konkursie. Kacper TV.
Zobaczymy, co on zrobi. Kapitalny skok pierwszej serii. Ale słaby w drugiej. I to jest trzecia pozycja. 90,5 metra. Trzecia pozycja Kacpra w tym konkursie. Tucek Games wygrywa 12 konkurs Pucharu Świata Widzów. Dawidex jest na miejscu drugim, na miejscu trzecim Kacper TV. Blodyls sensacyjnie, piąta pozycja w tym konkursie, to jest chyba jego najlepsze miejsce. Nudek najprawdopodobniej obejmie prowadzenie w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Widzów. Marzanna Wołek jest 15. Aczkolwiek no poczekajmy. Marzanna Wołek no, w najgorszym wypadku spadnie gdzieś na miejsce trzecie. Stawkę zamyka niestety Łukasz, który zaliczył najgorszy konkurs w tym sezonie chyba. Generalna klasyfikacja Pucharu Świata Widzów przedstawia się następująco. Nunek 112 na miejscu pierwszym, 432 punkty. Dwa punkty mniej od niego ma Misiek, który jest na miejscu drugim, 430 punktów. I dwa punkty mniej od Miśka ma Marzanna Wołek, która jest na miejscu trzecim, ma 428 punktów, a więc jest bardzo ciasno w tej pierwszej trójce. No dalej jest Lipo, który jeszcze trzyma taką równą formę, Tymek. Potem Tucek, Woldiner, Łuki, Jazaku i Dawidek na miejscu dziesiątym. Stawkę zamyka nam dla odmiany Łukasz Blodyls. Blodyls wskoczył o jedną pozycję w górę po raz pierwszy w tym sezonie. A Łukasz w poprzednim sezonie bywał na pierwszym miejscu, w tym sezonie jest na pierwszym miejscu, ale od końca tak też można.